Mail agitujący do udziału w marszu planowanym na 11 stycznia nadesłał do naszej redakcji poseł Jarosław Zieliński. Jak podaje w korespondencji, manifestacja ma być sprzeciwem wobec likwidacji mediów publicznych. Tymczasem wydarzenia, do których doszło we wtorek w Warszawie oraz przekaz płynący ze stolicy zmieniają istotnie wskazany kilka dni temu cel. Już wprost politycy PiS mówią, że zgromadzenie na skutek zaistniałych wydarzeń ma służyć wyrażeniu sprzeciwu wobec zatrzymania i osadzenia dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że wśród mieszkańców Suwalszczyzny jest wiele osób, których niepokoją informacje dotyczące likwidacji mediów publicznych. Dlatego wprost zapytaliśmy o to posła ziemi suwalskiej Jacka Niedźwieckiego, wywodzącego się z Koalicji Obywatelskiej. Jakie są zatem zamiary i intencje rządzących? Telewizja publiczna nie może być zlikwidowana. Jest w stanie likwidacji, ale to nie znaczy, że jej nie będzie. Ona musi być wspólna nasza. Nie może być pisowska, nie może być platformiana. Wspólna wszystkich mieszkańców, bo my płacimy ten podatek, tak, który sobie się czy musimy wkładać na telewizję. Ona musi być wszystkich mieszkańców. Telewizja będzie, będzie TVP1, TVP2, ale będzie, nie będzie skierowany politycznie ani w jedną, ani w drugą stronę. Ona ma tam chwalić i ganić rządzących. Jak chce coś dobrze, to mówić dobrze, a jak coś źle, to mówić źle. Bo taka powinna być ta telewizja. Deklaracja parlamentarzysty jest dość klarowna i jednoznaczna. Czy takich mediów publicznych chcą również widzowie? Ta decyzja, co oczywiste, należy wyłącznie do nich.